Dzień dobry Pani Liliano, bardzo miło mi Panią gościć w naszym studiu Show Newsa. Wygląda Pani olśniewająco. Jakie samopoczucie na festiwalu filmowym w Gdyni, już 48? Ja jestem niezwykle szczęśliwa, że jestem na tym festiwalu, dlatego że reprezentuję inny festiwal w Toronto, Ekran. Festiwal polskich filmów, a przede wszystkim przyjeżdżam teraz z TIFF-u, dlatego że w TIFF-ie byłam, jestem członkiem Toronto International Film Festival i tam miałam okazję zobaczyć premierę Chłopów i po prostu jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że nasze kino jest na świecie rozpoznawalne niezwykle dobrze. Także ja jestem tutaj po to, że jestem nie dosyć, że kinomanką, że jestem członkinią właściwie branży filmowej, aktorką od tylu lat, mieszkającą tam za oceanem, ale przede wszystkim filmowcem, dlatego że ja w tej chwili jestem również i reżyserką filmów dokumentalnych. O, czy mogłaby Pani coś więcej na ten temat powiedzieć? Ja Panią tutaj zaskoczyłam, prawda? Tak, tak, dokładnie. No więc właśnie, ja zrobiłam w 2012 roku pierwszy film, właśnie długometrażowy, Piękna i Bestia, po angielsku Beauty and the Breast. I to jest film o 9 kobietach z rakiem piersi w Quebecu. I film dostał kanadyjską nagrodę publiczności za najlepszy film dokumentalny na festiwalu międzynarodowym w Montrealu. Także jestem bardzo szczęśliwa i wiele innych nagród. Potem zrobiłam film krótkometrażowy, który się nazywał Ojcu, też między Kanadą i Polską, a w tej chwili pracuję z jedną z największych dokumentalistek w Polsce, Marią Zmarskoczanowicz, nad dokumentem, zaprosiłam Marysię do współpracy, nad dokumentem wielkim, wspaniałym o mistrzu Andrzeju Wajdzie. Film się będzie nazywał Wajda. Okej, okay. Ja w ogóle, wow, powiem Pani szczerze, że Pani jest taką kobietą orkiestrą, bo tak, aktorka, tutaj teraz reżyserka, która stworzy własny film. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby tak pójść w to? To jest tak, że jeżeli ma się bardzo dobrych przyjaciół, między innymi kobiety, które są prężne, wspaniałe i cudownie zachowują się w stosunku do swoich koleżanek, ja miałam akurat takie szczęście, a może dlatego, że ja mam to po mojej mamie. Mama była choreografką, pedagogzką, najpierw baletmistrzynią i solistką baletu Prima Ballerino prawie przed wojną i potem bardzo, bardzo prężna, szła po prostu po swoje, także ja mam taką siłę wewnętrzną kobiecą, no i ona jest rozpoznawana przez inne kobiety. I właśnie ta producentka, oscarowa producentka, która ma również na swoim koncie Cannes Festival Złotą Palmę za scenariusz do takiego filmu z Denisem Arkanem, to jest jeden z największych filmowców, ona jest Denise Robert, ona mnie popchnęła, powiedziała: słuchaj, ja wiem, że przyszła do ciebie kobieta z rakiem piersi, ja wiem, że ty chcesz wyprodukować ten film, ale nie tylko go wyprodukujesz ze mną, jako osobą, która ci będzie pro bono ten film pomagać realizować, ale będziesz również reżyserką. Ja wiem, dlaczego? Dlatego, że ty masz pasję do tego, ja widzę, że ty masz talent do tego. I jak stanęłam za kamerą i zobaczyłam te kobiety, wyciągałam z nich historię i jako aktorka, która jakby idzie powoli w dojrzewanie aktorskie, o tym, że traci się urodę, traci się kobiecość poprzez raka piersi, a moje dwie babcie umarły na raka chorób kobiecych, który jest hormonalnie związany z rakiem piersi. Także no miałam i nigdy nie poznałam moich babci, także miałam dużo powodów, żeby ten film zrealizować i właśnie Denise mnie popchnęła do tego. Także to jest ten pierwszy jakby stopień do tego, żebym do wtajemniczenia, żebym została reżyserką. Poza tym 15 lat byłam w związku z reżyserem i ja wiem, jak to jest być na planie od tej drugiej strony i poczułam się jak ryba w wodzie. Ale Pani wizyta tutaj też w Polsce chyba nie jest jedynie na festiwal. Czy będziemy się spodziewać Pani w jakiejś produkcji teraz nowej? Polskiej? Nie, ja mam tę produkcję Pajęczyna na playerze.pl z Mirkiem Baką, także i z Joasią Kulik, ale w tej chwili nie. W tej chwili się przygotowujemy do tego, żeby pojechać do Hollywood i żeby robić wywiad z największym, z Januszem Kamińskim, który otwiera nam drzwi do Stevena Spielberga, żeby rozmawiać o Wajdzie. Dlatego, że to jest dla mnie taka karta znakomita w naszym świecie o mistrzach,
A takiego mistrza i takiego autorytetu w kinie nie mieliśmy i nie wiem, czy będziemy jeszcze mieli. Także warto nie zapominać o takich mistrzach, który ileż 5-6 lat temu odszedł i robimy ten film z dużym rozmachem i chcemy, żeby on był finansowany przez Narodowy Fundusz, przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i przez wiele innych, na przykład Arte i wiele innych koproducentów. I patrząc na całe życie w ogóle pani, to mam wrażenie, że pani życie jest idealnym takim materiałem na film, ponieważ ja też sobie pozwoliłam przejrzeć pani fotki z młodości i muszę pani powiedzieć, że urodą pani przypomina Sofię Loren. Dziękuję, dokładnie. Niektórzy mówią na mnie. Więc takie Sypka też pytanie, Sofia. Czy miała pani do niej podobnie tak burzliwe życie też? Nie, Sofia Loren miała życie bardzo ułożone, burzliwe w tym sensie, że zrobiła wielką karierę w Hollywoodzie, ale miała bardzo ułożone. Miała jednego męża, syn robił z nią filmy do końca. W tej chwili ostatni jej film właśnie był wyreżyserowany przez Pontiego, syna, juniora. Ale to była ikona piękna, ikona elegancji, klasy. A ja bardzo lubię to i właśnie też mówię, że to, co się wyniesie z rodziny, co się wyniesie ze swoich korzeni, to się ma, trzyma i hołubi. Przede wszystkim radość. No właśnie, bo pani cały czas jest zadowolona życia, idzie do przodu przede wszystkim. Ale tak. Jeszcze takie, ja mam do pani pytanie odnośnie tego życia pani, bo wyjechała pani do Stanów. Jak w ogóle znalazła się pani w tamtym życiu, gdzie tutaj było kiedyś inaczej i jednak ten show biznes też zupełnie jest innym światem, bo mam wrażenie, że tutaj troszkę jesteśmy tak 100 lat za murzynami jeszcze. Nieprawda. Muszę powiedzieć, że gonimy bardzo szybko i doganiamy. Uważam, że nasza kinematografia nie musi się niczego wstydzić. Na przykład taki film Zielona Granica, którego jeszcze nie widziałam, ale wiem, że święci wielkie sukcesy na festiwalu, na którym Wajda swój pierwszy wielki film Popiół i Diament też w Wenecji dostał nagrodę, specjalną jury. Także Agnieszka Holland, która jest jakby uczennicą Wajdy i jakby on chciał ją zaadoptować w pewnym momencie, kiedy miał takie trudności. Także ja uważam, że my jako Polacy robimy karierę, teraz chłopi, wcześniej Vincent, czyli Loving Vincent z Dorotą Kobielą, ja uważam, że mamy bardzo dobry potencjał i że mamy świetny talent, świetnych aktorów. Ja tutaj, moi przyjaciele są, na przykład Dorota Pomykała, z którą jesteśmy koleżankami może nie z roku, a dzisiaj Grażyna Szapowska będzie za chwileczkę robiła taki śliczny spektakl w Wisławie, Grażyna. A ja kocham poezję i mam salon poezji również właśnie tam w Kanadzie i w Ameryce i jeżdżę z tym salonem i jest to cudowna sprawa. Natomiast teraz moje początki w Ameryce. Moje początki w Ameryce to było wyskoczenie z komunizmu i wiem, wszyscy mówią, że to nie był komunizm, że to był właściwie, no co, socjalizm jakiś, prawda? Ale dla mnie to było zamknięcie totalne. Jeżeli mówimy o stanie wojennym, mówimy o godzinie policyjnej, mówimy o tym, że wszystko, co się właściwie tak fajnie zaczynało u mnie, nagle zatrzymało się. I dostałam propozycję i wtedy również wyjechałyśmy. Takie trzy dziewczyny były z roku, z 79 PWST, teraz Wielka Akademia Zelwerowicza. I teraz my trzy wyjeżdżamy. Wyjeżdża Joasia Pacuła, wyjeżdża Małgosia Zajączkowska i wyjeżdża Liliana Głąbczyńska. I z tych wszystkich trzech dziewcząt, ja uważam, że Joasia zawsze siedzi w biznesie i w zawodzie. Ja również jestem w zawodzie, tylko że ja się rozwijam i moja kreatywność nie pozwala mi tylko na siedzeniu i czekaniu na rolę. A poza tym ja miałam dwóch mężów francusko-kanadyjskich, w związku z tym jeden z nich, ponieważ tam było trzęsienie ziemi, wszyscy wiedzą o tym, w 1994 roku, takie największe trzęsienie w Los Angeles, Northridge, które wykatapultowało mnie z tego miasta marzeń i tego La La Land. I niestety wylądowałam gdzie? No wylądowałam w Montrealu. Znaczy niestety. Niestety dlatego, że ja nigdy nie przypuszczałam, że będę kiedyś taką zaadoptowaną Kanadyjką, ale to mi pozwoliło na to, żeby wychować cudownie dwoje dzieci, którzy właśnie idą w nasze ślady, czyli chcą być reżyserami. Już mój syn reżyseruje świetne reklamówki, wiesz, od 10 lat robi swoją świetną robotę i jest bardzo szanowany w tym zawodzie. I teraz dostaje
możliwość, żeby wyreżyserować duży film fabularny, także to się cieszę z tego bardzo, bardzo, ale zawsze myślałam, że będę siedziała w Los Angeles tak jak Pola Negri. To już naprawdę wielkie nazwiska są wymieniane, ale to dobrze, bo pani właśnie jest taką kobietą, tak jak już wcześniej wspomniałam, pani jest kobietą orkiestrą i nawet w ostatnim, znaczy jednym z wywiadów pani partner powiedział, że takich kobiet jak pani już nie ma. Co miał na myśli? Nie, one się rodzą i one są. My mamy to siostrzeństwo w sobie, to znaczy, jeżeli kobieta pomaga kobiecie, a ja uważam, że ja się nauczyłam tego w Kanadzie, właśnie takiej wolności kobiecej i tego, że mogę mówić bardzo odważnie, że bycie dojrzałą kobietą to nie znaczy bycie starą, to nie znaczy bycie nieseksowną, to nie znaczy pójście w odstawkę. My jesteśmy wszystkie, i tak jak właśnie Dorotka Pomykała, czy jak Kasia Figura, która była w Nowym Jorku na festiwalu ze swoim świetnym filmem Victoria. To są cudowne tematy kobiet, które żyją, przeżywają to życie, ale są w zgodzie ze sobą. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby być sobą, jak najbardziej w zgodzie ze sobą. I ja jestem w tej chwili w takim miejscu, w którym bardzo się cieszę, że jestem. Po 3 małżeństwach, teraz już jest partnerstwo. Nie ma mowy o żadnym tam małżeństwie i nie ma mowy o tym, żeby kobieta była niżej i gorzej. U mnie zresztą w domu zawsze był matriarchat, także muszę powiedzieć, że ja to znam z autopsji, co to znaczy być silną kobietą w życiu. A Kanada jakby we mnie to jeszcze bardziej wykształciła. Także bardzo, bardzo jestem w dobrym momencie i uważam, że jeszcze dużo przede mną. Było mi jakieś wróżki, powiedziała, że proszę pani będzie przeżyje wszystkich. Może dlatego pan Krzysztof Zanussi nam do mnie powiedział kiedyś, pani Liliano, my mamy z panią problem, dlatego że pani wygląda, znaczy pani koleżanki wyglądają jak pani babcie, no nie wiem, czy to jest prawda. Ale pan Krzysztof na pewno się przyzna do tego. Był goszczony u nas, bo ja również jestem szefową wielu różnych wydarzeń kulturalnych, na przykład takiego festiwalu w Toronto, bo tutaj jestem jako chef acquisition, to znaczy taki wyboru komisji świetnych filmów na ekran, czyli Toronto Festiwal Polskich Filmów. I dzisiaj daliśmy nagrodę za zeszłoroczny festiwal, 13. edycję, za najlepszy dokument i za najlepszego reżysera Pawłowi Łozińskiemu. Jaki on był szczęśliwy, dostał 2 trofea. I idziemy dalej, idziemy po tym, żeby nasza kultura była pięknie postrzegana i bardzo prosimy o to, żeby pomagali nam, bo my jesteśmy bardzo szczodrzy. My, jako ja i wszyscy, którzy są w zarządach tych instytucji, potrzebujemy pomocy. A bardzo mało tej pomocy mamy, także... Mi się też wydaje, że teraz, oglądając na pewno ten wywiad, bardzo dużo kobiet powie, wow, Liliana tak daleko zaszła, jest teraz w Ameryce, tam podbija swój świat, robi to, co chce, bo obstawiam, że też w momencie, kiedy aktor wyjeżdża, on troszeczkę dla Polski, nie to, że może przestaje istnieć, ale staje się tak lekko zapomniany, gdzie powinien być podziwiany za to, co tam osiąga. Z czego to może wynikać? Dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że siedzimy w tym miejscu i robimy karierę w tym miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast ja jestem zawsze gdzie indziej. Także o, ona jest skądinąd. Ja jestem w Montrealu z Polski, w Polsce z Montrealu, a teraz jestem jeszcze w Toronto, a byłam wcześniej w Nowym Jorku i w Los Angeles. Także ja jestem taką podróżniczką, osobą, która kocha przygodę, doświadczenie, ale przede wszystkim pasjonatką sztuki. I sztuki filmowej, sztuki aktorskiej. I to mnie całe życie jakby prowadziło i było tym moim barometrem, że chodzić do kina na dobre filmy, wychodzić się uskrzydlone, tak jak ja wyszłam właśnie wczoraj z filmu Chłopi po raz drugi, bo w Toronto widziałam i pomagałam Ewie Kasprzyk, ukochanej, cudownej naszej aktorce, która się biła z myślami, czy ma czerwonej czy w szarej sukience wystąpić. Tak, widzieliśmy zdjęcia na Instagramie pani Ewy, tak, też jej szalone życie. Tak, szalone. Pani Liliano, chyba z panią Ewą to wy macie takie podobne, takie energię do życia. Wy to jesteście razem burza. No właśnie. Ja mówię o tym siostrzeństwie. Jak Ewa do mnie zadzwoniła i powiedziała, Lila, przyjeżdżam do Toronto, czy powinnam? Ja mówię, oczywiście, no co ty, nie będziesz w Toronto i nie będziesz na czerwonym dywanie, to jest jakaś karygodna pomyłka. I ona wzięła to i przyjechała i powiedziała, Liliana, jestem. Ja mówię, no to się bardzo cieszę i to siostrzeństwo było bardzo, bardzo udane i bardzo żeśmy sobie pomogły, bardzo mi dziękowała. A poza tym pojechała, żeby zobaczyć wreszcie Kanadę i zobaczyć...
na Niagarę, wodospad. Potem jeszcze gdzieś tam indziej powiedziała, że to była rewelacyjna podróż dla niej. Vancouver chyba była nawet. Tak, swoich, też się pochwaliła zdjęciami. Pani Ewa Kaszczuk ostatnio szaleje na swoim Instagramie. Ale wracając do tematu filmu, to jest bardzo też ciekawe według pani zdania, gdy pani jest w Ameryce i to wszystko obserwuje. Dlaczego filmy polskie czasami są lepiej docenione za granicą niż tutaj wśród Polaków? Nie, my mamy w ogóle kryzys kina. Także to jest ten problem popandemiczny. Także jeżeli idziemy do kina w Warszawie, to nie ma żadnego polskiego filmu w kina. Są Oppenheimer i Barbie, prawda? Albo jeszcze jakieś inne, Mission Impossible, prawda, z Tomem Cruise'em. Ale gdzie są polskie filmy? Polskie filmy są teraz na Netflixie, na HBO, na Kanale Plus, na tych wszystkich streamingowych. I właśnie my mamy apel do tego, żeby ludzie chodzili do kina, bo jeżeli nie będziecie chodzili do kina, no to po co my robimy te filmy? Tylko dla was, żeby oglądać na iPhone'ie. To właśnie jak miałam rozmowę z Martinem Scorsese, on powiedział, że kino się nie może skończyć, ponieważ dla niego największą przyjemnością jest chodzenie do kina i na wielkim ekranie oglądać te filmy, ponieważ ma się zupełnie inne doświadczenie. Także błagam, chodźcie na te filmy, ponieważ my robimy te filmy dla was. I to jest najważniejsze. Dokładnie. Ja jeszcze przejdę do jednego pytania, bo muszę pani to zadać, bo pani oczywiście ocieka takim seksapilem i taką kokieterią. Czy to też pani w życiu pomogło w aktorstwie? Czy aktorka taka powinna być? I tutaj nie ma metody na to, prawda, że aktorka powinna być jakaś. Aktorka powinna być najbardziej sobą, a dla mnie kobiecość postrzegana jest tym, że ja kocham to, co mi dała natura. A ponieważ mnie powoli odbiera, więc ja się z nią ścigam. I mówię tak, naturo kochana, bądź dla mnie łaskawa. No i tak się z nią zaprzyjaźniam dalej, dlatego że, no niestety. Ale daję pierwszeństwo młodej, pięknej, która za chwileczkę będzie miała dzieci, będzie miała taką rodzinę. A tutaj ja po trzech małżeństwach jakby patrzę, że to wszystko jakby idzie inną drogą. Ale właśnie się nie martwię. Dlaczego? Dlatego że mam siebie, mam swoją siłę wewnętrzną, mam swoje osiągnięcia. Także to wszystko, co osiągnęłam do tej pory, jest moją wartością. No i to, że wyszłam z domu szczęśliwa, patrząc na moich rodziców, którzy przez 70 lat byli razem. Mama odeszła 4 lata temu i pisze książkę pod tytułem Ulotna kariera Henryki Komorowskiej. Niedługo będzie wydana, więc będę zapraszać. To naprawdę powiem pani, że bardzo dużo się w pani życiu dzieje. Jestem też taka ciekawa i chyba wszyscy z nas, czy po prostu scenariusz na pani życie ułożył się sam, czy pani szukała jakichś przygód? Nie, przygody mnie szukały. Także ja nigdy nie szukałam przygód. Ja szłam po prostu za głosem swojego serca. Czasem to serce mówiło: Liliana, zahamuj, wyhamuj. Moi rodzice mówili: Michał Urbaniak, nie dla ciebie przecież. No, ale ja mówię: mamo, ale głos serca mi mówi. To jest taki niesamowity, piękny moment w moim życiu, kiedy jestem w Nowym Jorku i tak jak ta La La Land. Widzieliście ten film La La Land? Michał do mnie dzwonił i mówi: patrz, myśmy przeżyli to w Nowym Jorku. On muzyk, a ja aktorka. Z tym, że no niestety nie udało nam się zatrzymać się tego momentu cudownego w naszym życiu. Trzeba było pójść dalej, rozeszliśmy się i tak to jest. No, ten głos serca i ja właśnie myślę, że trzeba wykształcać w sobie to wsłuchiwanie się w siebie jako kobieta i wsłuchiwanie się w swoją intuicję, bo ona nas najbardziej i najlepiej prowadzi. Ten pierwszy sygnał, który mówi: idę w tą stronę albo w tamtą. I nie żałować niczego. To, że ja na przykład mogłabym, bo wszyscy się pytają, co by było gdyby, ja nie lubię gdybać. Bo tak, rzeczywiście, no, gdybym nie wyjechała z Polski, to pewnie byłabym miała teatr. Jak mój kolega Michał Żebrowski, czy nasza wspaniała Krysia Janda. Ale nie dane mi było. Jestem już w innym miejscu w moim życiu. I jestem zaadoptowaną Kanadyjką. Naprawdę bardzo lubię ten wielki, cudowny kraj z rozmachem, w którym ja się czuję naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę. I strasznie mi szkoda, że nie mogę przynieść i nie mogę zainstalować tutaj tych wartości, tej wolności kobiecej i tego, że my wszyscy szanujemy kobiety tam w Kanadzie w taki bardzo równoprawny sposób, w której kobieta decyduje o swoim ciele. Strasznie ważne. I o swoich decyzjach życiowych. A pani Liliano, co trzeba
trzeba mieć w sobie, żeby dać radę za oceanem? Wiele osób stara się myśleć w takich aspektach, że tam pojadę, muszę zacząć od zmywaka, nie będę miał nic. Pani jednak wyjechała i to dawno temu, bez niczego, też zaczynając od zera. Jak to się stało, nie, że udało nie zaczęłam, się nie, ja nie pani? Zaczęłam od zera. No to nic nie jest od zera. Dlatego, że jeżeli mam za sobą Akademię Teatralną już teraz Zelwerowicza i miałam przyjaciółki tam i otworzyły mi piękne drzwi do tego, żeby spotkała się z Vivian Littlefield, taka świetna menadżerka, właśnie Andy McDowell, która dzisiaj ma siwe włosy i mówi, proszę, zobaczcie, ja mam siwe włosy i chodzę na czerwone dywany w Cannes i robię seriale i nikt nie przyczepia się do mnie, że jestem już za stara, prawda? Także te koleżanki mi bardzo pomogły, pomogło mi również to, że po prostu praca. Jak się ktoś nie boi pracy i lubi to, co robi, i wierzy w siebie, albo uwierzy w siebie, albo otoczy się ludźmi, którzy uwierzą w tę osobę i otoczy się takimi ludźmi, otoczy się taką energią, która jest energią ładującą i motywującą, inspirującą i chodzi. Bo ja nie przestałam się kształcić. Jak byłam w PWSD, to wiedziałam, że to jest do pewnego momentu. W Ameryce jest trochę inaczej. Byłam w Lee Strasberg Studio, byłam w Stara Adler. Teraz jestem z jednym z najlepszych coachów amerykańskich. Także naprawdę trzeba się po prostu nigdy nie przestawać uczyć, bo to jest instrument, tak jak Stradivarius. Musi być w dobrych rękach i trzeba o niego dbać. Także ja uważam, że każdy ma swoją metodę, może ja napiszę też książkę na ten temat. No to jest bardzo dobry pomysł, naprawdę. Dlaczego i jak ja zrobiłam tę karierę tam? I to nie jest tak, że ja zrobiłam ośliwającą, ja nie jestem Emma Thompson, ale ja jestem osobą, która całe życie pracowała w swoim zawodzie. Czy właśnie w Nowym Jorku, w soap operas, w Los Angeles, Christian Duguay mnie odkrył i robiłam parę innych fajnych filmów, potem po francusku w Montrealu. Teraz jestem w Toronto i stworzyłam ten most powietrzny. Mam nadzieję, że on zadziała, ale przede wszystkim teraz rozwijam się jako reżyserka. I tak jak Michał Kwieciński był moim i jest moim mentorem właśnie filmów dokumentalnych, bo jak zobaczył film Piękne i Bestie, powiedział, to jest dobre, Liliana. I dzięki temu robię film o Wajdzie. To się u niego wszystko zaczęło. Także mieć dobrych przyjaciół, polegać na nich, wierzyć im i być osobą, która ma coś misyjnego. Ja jestem osobą niezwykle misyjną. Może to zostało również wyssane z mlekiem mamy, a może również to, że jestem urodzona pod znakiem jakimś takim, prawda? Ja troszkę w to wierzę, ale jeżeli mi to daje motywację, to jest to pozytywna sprawa. A co by pani chciała powiedzieć wszystkim Polkom, które będą panią za chwilę oglądać, przekazać przekaz kobiecy, siły oraz taki, żeby się nie poddawać? Dziewczyny, jesteśmy siostrami, ja jestem tutaj po to, żeby wam pomagać, a wy mnie. Także macie mnie. Pamiętajcie o tym. Jesteśmy razem. Dziękujemy bardzo pani Liliano. Dziękuję. My życzymy samych sukcesów, dziękuję dalszego rozwoju i oczywiście, żeby pani film tutaj przyjechał na jeszcze jeden festiwal filmowy, żeby pani mogła być w roli reżyserki. I to niesamowite, bo jak tutaj jestem i chodzę po tych plantach i nagle widzę, Austeria dostała nagrodę, a ja byłam wtedy w Ameryce. To jest moja ukochana właściwie rola Jewdochy, o której wszyscy wiedzą i pamiętają, także to jest bardzo piękne, że od tego momentu przeszło tyle, zatoczyłam cały krąg i jestem tutaj z innych powodów, ale to jest święto kina. I to jest najpiękniejszy moment w roku dla mnie, być tutaj w Polsce, w Gdyni. A ja się urodziłam w Gdańsku. No to przy okazji rodzina odwiedzona. Tak jest, dziękuję. Dziękujemy bardzo i życzymy same sukcesów. Dziękuję.